Jesteśmy na stadionie Wrocław. Śląsk chwilkę temu zremisował z Koroną Kielc 1-1 i cały czas w tym roku pozostaje bez meczowego zwycięstwa. Łukasz, jaki to był ten mecz? Podobał Ci się ten mecz? Bo to Śląsk, trener Pawłowski zapowiadał, że zobaczymy inny zespół, że ci chłopcy to będą w końcu mężczyźni. No ja tego nie widziałem. Szczerze mówiąc, remis jest wynikiem sprawiedliwym, natomiast trudno mi powiedzieć, żeby to był radykalnie lepszy Śląsk w stosunku do tego Śląska, który widzieliśmy w ostatnich meczach. Być może w pierwszej połowie faktycznie były takie momenty, że Śląsk wyglądał chwilami całkiem nieźle, ale w drugiej połowie, zwłaszcza po tym straconym golu, moim zdaniem, wbrew temu, co mówił trener, ten zespół siadł kompletnie. Siadł kompletnie. No jeszcze Jakub Słowik się wypowiadał w takim tonie, że on jest pewny, że Śląsk wygra. Naprawdę zacząłem mieć wrażenie, że zaczarowali, jak byli u jakiegoś szamana. I faktycznie mają te trzy punkty właśnie pewne, tą taką siłę miał przekonywania, ten dar przekonywania, albo ja jestem bardzo łatwowierny. No nie było tego widać. Plusem na pewno dzisiaj postawa Mateusza Cholewiaka. Bardzo ofensywnego pomocnika, który zagrał tak z przymusu w obronie i całkiem fajnie to wyglądało. Tak, znaczy wracając do tego wątku z szamanem, to być może byli u szamana, ale ten szaman jakiś chyba był bez certyfikatu, bo jego wróżby nie pomogły. Faktycznie Mateusz Cholewiak, zwłaszcza w pierwszej połowie, wyglądał bardzo dobrze. Zagrał na nietypowej dla siebie pozycji, bo jako lewy obrońca. Bardzo dobrze prezentował się w defensywie, w ataku też był widoczny i z tych takich, powiedzmy, zagadek kadrowych, które trener postanowił sprezentować swojemu koledze po fachu z Kielc, czyli właśnie Cholewiak w obronie i trzech bardzo ofensywnie usposobionych piłkarzy z przodu, czyli Robak i m.in. tym młody Sebastian Berger, to właśnie Cholewiak z tego grona wypadł najlepiej. No właśnie, Sebastian Berger dostał tylko 45 minut, wykorzystał swoją szansę, twoim zdaniem? Znaczy, myślę, że on jest w takim wieku, że tych szans będzie jeszcze przed nim sporo, natomiast ta dzisiaj z Koroną Kielce chyba mu nie do końca wszystko poszło tak, jak chciał. No, nie był najbardziej widocznym zawodnikiem na boisku i faktycznie było tak, że Śląsk miewał w pierwszej połowie sporo problemów z utrzymaniem się przy piłce i stąd też ta zmiana w drugiej połowie, że z Bergera zastąpił Robert Pich. Na konferencji prasowej obaj szkoleniowcy przyznawali, że to był mecz walki, no znaczy walki było aż za dużo, jeżeli chodzi na taki typowy mecz Ekstraklasy i żadne zespołów nie zasługiwał na wygraną dzisiaj. Czy ty się z tym zgodzisz? Jak najbardziej się zgodzę. Bo Śląsk miał jeszcze piłkę meczową w ostatniej minucie. No tak, był rzut wolny i tam Marcin Robak uderzył bardzo ciekawie, bardzo mocno, no ale bramkarz był na posterunku. Znaczy ja tak próbując teraz w rozmowie przypomnieć sobie jakieś ciekawsze sytuacje strzeleckie z przekroju całego spotkania, to przychodzi mi do głowy akcja Piotra Celebana z mniej więcej po 30 minutach gry, kiedy Korona została bardzo podrażniona i przez kolejne 10 minut mocno na Śląsk wsiadła. W drugiej połowie mocno uderzał też Marcin Robak, mniej więcej koło 70 minuty, ale też bramkarz to wyłapał. Korona też swoje sytuacje miała, zwłaszcza po kontratakach, ale myślę, że ani jeden, ani drugi zespół nie zrobił tyle, żeby ten mecz faktycznie wygrać i to jest wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Wynik sprawiedliwy, a my zobaczmy, co powiedzieli trenerzy obu zespołów na konferencji prasowej. Und dann machen wir kurz vor der Halbzeit wieder im Ballbesitz, Ballverlust, sinnlos Ballverlust und dann machen wir ein dummes Foul im Strafraum. Und es gibt Elfmeter. Und solche Situationen haben wir leider viel zu viele. Ja, das ist genauso wie am Mittwoch gegen Arkadina beim 2-1. Eigentlich schießen wir die Tore für den Gegner. Weil ohne diese Fehler hätten wir heute auch kein Tor kassiert. Że za dużo popełniamy takich błędów jak przy tym karnym. Mieliśmy my piłkę, znowu niepotrzebnie tę piłkę oddaliśmy, straciliśmy ją. Popełniliśmy niepotrzebny kolejny błąd, kolejny faul własnej 16. Porównujemy to do Arki, to był też taki sam błąd. Sądzimy, że byśmy takich błędów nie robili, albo szczególnie dzisiaj nie zrobili, byśmy nie stracili dzisiaj bramki. Ja, ich denke, das 1-1 können beide Mannschaften zufrieden sein, weil dieses Spiel hat heute auch kein hätte auch keiner eigentlich die Punkte verdient gehabt. Sądzimy, że mogą obydwie drużyny być zadowoleni z tego punktu, bo trzy punkty dzisiaj żadna drużyna nie zasłużyła. Wyrównany mecz. Myślę, dużo walki. Myślę o zasłużony remis, bo no, która z drużyna, żeby wygrała, no może by to było. Chociaż ten rzut wolny w ostatniej minucie mógł coś nam dać. No ja myślę, bym powiedział o moim zespole, że jest postęp,
że jest krok do przodu. Przecież dużo było walki, ale jeszcze czeka nas daleka, daleka droga, bo jeszcze jest dużo do poprawienia. Ja uważam, mieliśmy dobry początek, później troszeczkę jakby nas zatkało. Później nie umieliśmy przytrzymać piłki, trochę za dużo po odbiorze piłki, za szybko były straty. W drugiej połowie, ja myślę, gdzieś od 60 minuty w obydwie strony były akcje, które mogły przynieść bramkę, było dużo kontr. No i myślę, że sprawiedliwy remis. Przed Śląskiem teraz 7 meczów, każdy o bardzo dużej randze, każdy o bardzo dużej takim ciężarze gatunkowym, no bo gramy już bezpośrednio, walczymy o spadek, jak to powiedział trener niedawno. 2 punkty przewagi nad strefą spadkową i najbliższy mecz z Sandecją Nowy Sącz. Tak, dzisiaj tak się szczęśliwie ułożyło, że Śląsk dzięki remisowi z Koroną i dzięki wynikom w innych spotkaniach, Śląsk zapewnił sobie prawo do rozegrania większej liczby meczów w tej rundzie spadkowej na własnym stadionie, co biorąc pod uwagę... Może być przydatne. Tak, bo przez cały sezon zasadniczy na wyjeździe nie wygrał ani razu i to jest pytanie do historyków klubu, czy tak faktycznie bywało już wcześniej w przyszłości. Ale popatrzmy z drugiej strony, no Śląsk w tym roku w ogóle nie wygrał, więc nie ma znaczenia, czy to jest u siebie, czy na wyjeździe. Ale no, na wyjeździe przegrywa z zasady i można obstawiać, że jak Śląsk jedzie na wyjazd, to wróci z jakimś ciężkim bagażem na plecach, bo we Wrocławiu od biedy jeszcze jest nadzieja, że może coś ugrać i tak też dzisiaj faktycznie było, bo gdyby nie ten jeden prosty błąd w drugiej połowie, kiedy obrona przysnęła i Korona strzeliła wyrównującą bramkę, no to myślę, że przy takim poziomie gry Śląsk byłby w stanie jakoś jednak ten wynik dowieść, tak? Więc jest nadzieja, że uda się gdzieś w tych kolejnych meczach u siebie też szarpać i jednak wyszarpać to utrzymanie. Jest ta nadzieja, a czy myślisz, że można się utrzymać nie wygrywając żadnego meczu? Myślę, że jakby rywale się umówili z nami, że też nie wygrywają, to wtedy byśmy się utrzymali, a już tak najzupełnie serio mówiąc, kiedy rok temu Śląsk się też bił utrzymanie, to mieliśmy w składzie takiego piłkarza jak Riota Morioka, mieliśmy też Kamila Bińskiego, który złapał gaz w tej rundzie i odblokował spadkowy. Się w decydującym momencie. Tak, i panowie Rio i Bila nam wtedy uratowali ekstraklasę. Najbardziej martwi mnie właśnie to, że nie ma dzisiaj w Śląsku piłkarza o takim potencjale, który byłby w stanie teraz powiedzmy odpalić i faktycznie ten zespół pociągnąć, bo teraz to jest taki średniego poziomu rzemieślnictwo, a żeby się utrzymać, to będzie też trzeba mieć twarde kości. Ale przydałby się bardzo w Śląsku teraz jakiś magik, który by potrafił rywali rozmontować, tak jak rok temu Morioka, a to jest moim zdaniem teraz największa bolączka w Śląsku. Mówi się do tej pory, mówiło się, że bardzo ważnymi takimi ogniwami w walce Śląska utrzymanie jest Lechia Gdańsk i Sandecja Nowy Sącz, które no, delikatnie mówiąc nie zachwycały. No Lechia dzisiaj jednak zachwyciła w meczu z Arką, czyli już Śląsk nie będzie mógł patrzeć na rywali, musi się troszeczkę skupić na sobie, prawda? Tak, no teraz jest taki moment w lidze, że patrzymy na to, ile kto ma punktów, ale myślę, że grubą kreską trzeba odciąć poprzednie wyniki i to, co mówiono o kim kto jest słaby, kto spadnie na pewno, a kto raczej tak. Teraz w zasadzie wszystko dla mnie zaczyna się od zera i zespoły mają swoją robotę do wykonania, ale to już nie będzie miało znaczenia, jak to grało przed tą rundą spadkową. Wszystko zaczyna się od nowa. Śląsk za tydzień zagra z Sandecją Nowy Sącz, potem czeka go wyjazd do Niecieczy. No to musi przyjść, to zwycięstwo musi w końcu przyjść, bo naprawdę może Śląsk się bawić tak długo, nie być w strefie spadkowej bez tego zwycięstwa, no ale to w końcu trzeba się przełamać, tak? No jeżeli już jest ta wiara na takim poziomie, że byli pewni, że wygrając Koroną nie udało się, to miejmy nadzieję, że tą wiarę przyniosą na mecz z Sandecją Nowy Sącz, no którego powiem Ci szczerze, się troszeczkę boję, patrząc na ostatni mecz Śląska z Sandecją, który no porywający nie był. Tak, zgadza się, chociaż z drugiej strony jak się zastanowić, to może to i dobrze, że zaczynamy tę walkę o utrzymanie się w Ekstraklasie. Nie mówię mylić z walką o spadek, że akurat zaczynamy właśnie z Sandecją Nowy Sącz, no bo jeżeli Śląsk wygra, to właściwie Sandecja będzie miała strasznie trudne zadanie, bo Sandecja już teraz traci 4 punkty do 15 zespołu, będzie traciła ich prawdopodobnie więcej, no ale jeżeli nie daj Boże Śląsk by przegrał u siebie z Sandecją, no to ciężko nawet sobie to wyobrazić, że faktycznie ten ostatni zespół zbliży się na 3 punkty. Tak, zgadza się. Zresztą po porażce z Pogonią w Szczecinie w poprzedniej kolejce trener mówił, że było w zespole bardzo dużo nerwowości, bo jego zawodnicy czują presję i ciężar, który na nich spoczywa. I teraz myślę sobie, że gdyby zdarzyło się tak, że Śląsk Wrocław przegrałby z Sandecją, to ten ciężar byłby na nich jeszcze większy i ciężko naprawdę powiedzieć, jak ten zespół by zareagował, zwłaszcza pod względem mentalnym i jakby ta jego walka o spadek się potoczyła. Nie wiem, ciężko powiedzieć, dlatego ten mecz z Sandecją wydaje mi się, no, będzie oczywiście kluczowy, ale to jest rywal wymarzony, żeby zaczynać moim zdaniem. I miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli rozważać, co by było, gdyby Śląsk przegrał. Trzymamy kciuki za przyszły tydzień. Teraz Śląsk zremizował z Koroną Kielce 1-1, podtrzymując swoją złą serię meczu bez wygranej. Trzymamy kciuki, żeby to przełamanie przyszło jak najszybciej. Dziękujemy bardzo ze Stadionu Wrocław. Dziękuję.